Pozdro. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam cię widzów w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj, słuchajcie, jest wielki moment na Palionowie. Z tego powodu, że wczorajszy odcinek, który wrzuciłem, zakończył się w takim dosyć dziwnym momencie. Z tego powodu, że nie wiedziałem, jak mam zakończyć zadanie, które dostałem od tego kogoś, kto mnie ciągle te zadania daje. Ale spytałem was w komentarzach, znaczy spytałem was na filmie, żebyście w komentarzach podali mi odpowiedź na to, jak mam rozwiązać to zadanie. I były takie komentarze, za co wam bardzo dziękuję. Ja sobie to sprawdziłem, czy one są legitne na internecie, okazało się, że tak. Więc tutaj, prawda, macie komentarz, który na przykład, ja, że tak powiem, go wyróżnię, który po prostu mi powiedział, co mamy zrobić. I jak widzicie, musimy po prostu glowstone wsadzić w ten, to się nazywa kotwica odrodzenia. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są w Minecrafcie. Więc nieważne, w dzisiejszym odcinku to zrobimy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zanim przejdziemy do odcinka, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. I zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja nie przedłużam, trzymajcie się. Znaczy, intro i gramy. I już oczywiście tradycyjnie jesteśmy na Palionowie. Jak widzicie, jestem u siebie na chacie, bo ja tu zawsze zaczynam. Z tego powodu, że ja do tej skrzynki zawsze odkładam wszystkie swoje itemy i później muszę to wrócić. Ale słuchajcie, tak jak na poprzednim odcinku było, mamy przygotowaną enderperłę, która jest nam potrzebna do tego, żeby tam przejść, ale już teraz wiemy, że jest nam potrzebny glowstone, ponieważ tak napisaliście mi, że w tą kotwicę odrodzenia, w ten bloczek, który tam jest na środku, sprawdziłem, to faktycznie jest ten bloczek, trzeba włożyć glowstone i jakby go tam wypełnić. Tak mi się wydaje, więc to będziemy dzisiaj robić, to dzisiaj zrobimy, tym się dzisiaj zajmiemy, więc ja nawet nie będę przedłużał, po prostu od razu przejdę do Netheru, do którego musimy się dostać. Ja nie mam zbroi. Jak widzicie, o właśnie, to też jest ciekawa sprawa. Postanowiłem zmienić skina, ponieważ ten mój skin już tak, kurczę, trochę długo był w tym czerwonym sweterku, pora na białą bluzę, a ja bardzo lubię białe bluzy, więc, więc uznałem, że dlaczego by nie. Dobra, zejdźmy na dół. Nie biorę żadnej, jak to się nazywa, zbroi, bo boję się, że zginę, stracę za dużo. Nie ma. O, czekajcie, to jak już tak, jak już się boję, że stracę, to odłożę tę Ender Perłę tutaj. Jak będę wracał, to sobie to wezmę, ponieważ jakbym to zabrał ze sobą i zginąłbym w Netherze, no to byłoby mi bardzo przykro. Dobra, plan jest taki, musimy znaleźć po prostu glowstone. To jest cały plan tak naprawdę. Tu nie ma nic więcej po prostu. Ja, Jezu, jak mnie dawno nie było w Netherze, nie? Mogłem sobie wziąć jakieś bloki, nic nie zabrałem. Dobra, tragedia, musimy sobie zabrać. Co to jest? To jest, z tego co wiem, to jest kość, blok kości. To można zamienić na mączkę kostną. O kurde, nawet nie wiedziałem. Dobra, no to zamieńmy sobie, ale przede wszystkim to ja bym chciał. O kurde, dobra, nie było. O kurcze. To było niebezpieczne, ale dobra, nie było tematu. Już jesteśmy uzbrojeni w bloki. Nie było tematu, mamy wszystko, co nam trzeba. Dobra, czyli poszukiwania glowstone'u. To jest łatwo, łatwo totalnie. Myślałem, że to nam trochę dłużej zajmie, ale jak się okazuje, nie jest tak źle. Więc wow, 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 prawie spadłem. Dobra, czekajcie, tu on gdzieś był. Ja tutaj muszę się tak. O, tu jest kolejny portal. Co on tu robi? Dobra, ja muszę. Dobra, nie byłbym sam, jakbym nie sprawdził, dokąd prowadzi ten portal. Więc pozwólcie, że sprawdzę tylko na szybkości. Gdzie my w tym momencie jesteśmy? Co? Przepraszam, dlaczego my jesteśmy w tym miejscu? Co jest grane? Co jest nie tak? Dobra, ja proponuję, żeby pozbyć się tego portalu, bo to... Ja to przestałem kopać. Czy nie? Dobra, to było straszne. W każdym razie wróćmy może z powrotem w takim razie. I wejdźmy jeszcze raz w ten Nether i po prostu zajdźmy tam normalnie. Jestem w szoku, bo mi się wydawało, że ja przestałem to kopać. Chciałem w końcu wejść do środka. A on się rozwalił, tak jakby... Nie wiem, to było bardzo dziwne, więc możecie napisać w komentarzu, czy to jest jakaś oznaka, czy ten ktoś... Nie wiem, może ja tam nie powinien... o kurde, nie, weźmy ten blok może. Chciałem wiadro podsadzić pod siebie, a podsadziłem sobie bloczek, to nieważne. Ale możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja myślę, że ten ktoś, kto nam rozkazuje, po prostu chciał rozwalić ten portal, ale... Albo nam mówi, że nam mamy coraz mniej czasu, bo on tam napisał, że mamy bardzo mało czasu na zrobienie tego zadania. Więc nie ma co przeciągać, trzeba się pośpieszyć i jak najszybciej to zrobić. Więc ja szybko lecę do tego Netheru, bo już tutaj za dużo czasu spędzam, to jest tragedia. Dobra, wchodzimy do Netheru, mam nadzieję, że pójdzie to szybko. W sensie, no wiemy, że pójdzie to szybko, bo mamy tutaj tuż obok tą, jak to się nazywa,
mamy tuż obok ten glowstone, tylko ja zrobiłbym jeszcze jedną rzecz, czyli rozwalił ten portal, bo skoro on się tam pojawił, to nie wiem totalnie dokąd prowadzi ten portal, co oznacza, że to jest totalnie niepotrzebna rzecz tutaj na tym, w tym netherze, więc po prostu pozbądźmy się tego portalu może. Dobra, zróbmy tak, przejdźmy tutaj do góry i zbierzmy ten glowstone. Mi się wydaje, znaczy z tego co widziałem na YouTube z filmikami z tą kotwicą, to potrzeba do tego 4 bloki, więc po prostu od razu je zrobimy sobie też tutaj, skoro są potrzebne 4. O, i akurat chyba jesteśmy w stanie zrobić akurat 4 bloki. Dobra, czyli resztę możemy sobie wyrzucić, w sumie 4 nam wystarczą. Grunt to tylko... A, tutaj nie działa. Dobra, chciałem już wodę rozlać, ale sobie przypomniałem, że nie działa lawa w netherze. Znaczy woda w netherze. Ale dobra, tu przejdźmy. Dobra, idealnie. I wróćmy z powrotem. To jest wszystko, co potrzebujemy, tak mi się wydaje. Chyba nic więcej. Chyba nic, dobra, wróćmy z powrotem. Glowstone to jest to, co musimy wsadzić w tamto miejsce. Czyli tak, wychodzimy tutaj. Zabieramy sobie oczywiście tradycyjnie tą skrzyneczkę z tą perłą. Weźmy sobie tą skrzynkę sobie, na co ona tutaj ma być. I uwaga, to jest ten wielki moment, w którym idziemy w tamto miejsce uzupełnić te bloczki i zobaczyć, co takiego się wydarzy. Ponieważ wydaje mi się, że coś się wydarzy, tylko jeszcze nie wiem co w sumie. No, coś musi się wydarzyć, to jest to, że to... O kurde, jak się wystraszyłem Dave'a. O kurde. Czekajcie. O kurde. Czy on ma tabliczkę? Ma tabliczkę, o. Czekajcie, bo tutaj się jakaś akcja... Co ty robisz? A chodzę sobie po świecie. Nie no, on nie może pójść za nami, bo jak on pójdzie z nami tam i nas będzie tam śledził, to jest tragedia, on nie może wiedzieć w tamtym miejscu. Dobra, co tutaj się dzieje? A to miłego dnia, pozdro. Dobra, weźmy tą tabliczkę, może się nam jeszcze kiedyś przyda. Ja... O kurczę, on ma elytrę, ja nie mam elytry w ogóle i właśnie. Ja nie mam żadnej elytry, muszę sobie ogarnąć jakąś. Tylko on gdzieś poleciał, ja nie wiem gdzie. A to nie jest dobrze, ponieważ on teraz może mnie śledzić i zobaczyć, że ja tam idę, a to by było niedobre. Więc ja nie chcę bardzo, żeby on dowiedział się, gdzie ja idę. I trzeba uważać na niego, bo jak on będzie tutaj gdzieś, to mamy problem. Dosyć porządny problem. Dobra, zróbmy w takim razie coś takiego. To jest... O kurczę, zapomniałem wziąć sobie do drugiej ręki. To jest misja niebezpieczna. Dobra. Udało nam się przejść, musimy iść... No tu mogłem w sumie mostem przejść, dobra, nieważne, nie było tematu. Przejdźmy normalnie, w takim razie tutaj, znaczy to nie jest normalne, ja się w sumie chowam pod tym, bo nie chcę, żeby on mnie gdzieś zobaczył. A on tu gdzieś może być, w każdej chwili może gdzieś wylecieć, więc musimy się tam dostać jak najszybciej na dół, tak żeby nas nie zauważył, więc uwaga. Dobra, jesteś, to już ostatnia prosta nas dzieli. Teraz tylko trzeba sprawdzić, czy on gdzieś lata, czy nie. Tu nie ma go, nigdzie nie widzę. Dobra, speedrun. O nie, bo mnie spowolniło. Dawaj, szybko, dobra, tutaj jest ten portal. To jest niedobre, że on się tutaj pojawił. Dobra, szybko klikamy to. O, dobra, udało mi się, zdążyłem. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie widział, że tutaj wchodzę. To jest takie moje wewnętrzne marzenie, żeby on tego po prostu nie zauważył. Dobra, przechodzimy tutaj do tego miejsca i uwaga, wielki moment. Przerzucamy perłę na drugą stronę, nie idzie nic za mną. Nie ma nikogo, dobra, uwaga. Przechodzimy na drugą stronę. Mamy 4 glowstone'y, które trzeba tutaj włożyć. Boję się, co się wydarzy. Ale mam nadzieję, że przeżyjemy. To jest ważne. O kurde, jak się kliknąłem szybko w myszkę, jak się wystraszyłem. Ja nie mogę, dobra, jeszcze jeden. To jest straszne. Dobra. I nic? Po prostu? Okej. Dobra, ja stąd wyjdę. Może, nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. Wyjdźmy może na powierzchnię, zobaczmy, co się wydarzyło. Ja tak szybko tutaj otwieramy to. Nie no, nic się nie zmieniło. Dave nigdzie nie lata. Więc jest spokój. Nie ma go nigdzie, tam coś powstaje na górze. O kurde, to nie wiem, co to jest. Czekajcie, aż sobie zwiększę render distance. Okej, tam jest jakaś platforma dziwna. Dobra, wejdźmy jeszcze raz do środka, zobaczmy, o co tutaj chodzi, czy... O kurde, prawie zginąłem. Czy coś nas, czy coś ominęliśmy, czy nie? Czy tu się coś zmieniło? Tu biblioteczki były jak były. Tu... Okej, tego tutaj nie było. Dobra, to już się nieźle zapowiada w takim razie. Tego tutaj zdecydowanie nie było. Więc to, dokąd to... O kurde, tu jest... Dobra, tu jest... Tu nie ma szyby? O nie! O nie! Tu nie ma szyby! Patrzcie, jeszcze raz rzucam.
spada na sam dół. Do końca. Dobra, czy na shifcie, bo ja się boję. Tutaj jest szyba normalnie, dobra. To było straszne, to było straszne miejsce. To jest bardzo niebezpieczne miejsce, dobra. O kurde, co to jest za miejsce? O, co tu chodzi? Dlaczego ten posąg jest tu? Dlaczego on ma taką smutną minę? Co jest? Co się tu dzieje? Co to jest za miejsce? Dobra, ja z siekierą w ręce. Nie mam tarczy. Tu są przyciski. Czy te przyciski coś robią? Nic, nic nie robią. Czyli to co innego jest niż ten. Dobra, tu są jakieś tabliczki. To jeszcze nie koniec. Nie. Wykonałeś zadania, które ci dałem, ale pora na nowe. Czeka cię teraz najcięższe zadanie. O wszystkim dowiesz się nie dzisiaj. Do usłyszenia. To była najgorsza informacja, jaką mogliśmy dostać. Liczyłem na to, że to już będzie koniec, że już mamy to za sobą i że to już będzie, no już... Już strasznie nie chciałem robić tych zadań. To jest dziwne strasznie. Te w ogóle minki, które tutaj są, to też jest strasznie dziwne. Ten posąg jest dziwny, tym bardziej, że on jeszcze ma teraz jakąś dziwną, smutną minę. Jeszcze płaczący obsydiany ma w oczach, czyli tak jakby płakał. To jest straszne. I nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o 19:19. Jestem w szoku. Do usłyszenia, na razie, pa pa.